Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci fragment rehabilitacji mojej 82-letniej pacjentki. Jest to rehabilitacja po upadku. W telegraficznym skrócie rzecz biorąc, upadek wygląda w ten sposób, że pacjentka przewróciła się na lewe biodro, potłukła bardzo lewe biodro, ale nie było złamania. W wyniku tego upadku pacjentka kilka miesięcy przeleżała w łóżku i potem już nie mogła wstać o własnych siłach z łóżka. Wspólnymi siłami z moją pomocą udało się pacjentkę usprawnić na tyle, że może chodzić, ale ten chód pozostawia wiele do życzenia. W związku z powyższym potrzebne są najprzeróżniejsze ćwiczenia stabilizujące chód oraz urozmaicające chód. Ze względu na otwartość pacjentki wpadł mi do głowy taki pomysł niecodzienny, ażeby do rehabilitacji pacjentki wykorzystać naukę rock'n'rolla. Dlaczego akurat nauka rock'n'rolla? Rock'n'roll jest to taniec, w którym bardzo dynamicznie wykonujemy kopnięcia, oczywiście taniec w wersji takiej kopanej. I to kopanie powoduje, że musimy mieć bardzo stabilną pozycję na jednej nodze. W związku z tym, zamiast na sucho wykonywać ćwiczenia stabilizujące na jednej nodze, możemy równie dobrze wykonywać te same ćwiczenia z muzyką. Są one dużo bardziej ekscytujące, dużo bardziej wprowadzające w ruch pacjentkę i bardzo angażujące pacjentkę emocjonalnie od strony pozytywnej. Proszę popatrzeć, możemy wykonywać ćwiczenia stabilizujące, stojąc na jednej nodze i starając się utrzymać ciężar ciała na jednej nodze. To samo można robić na drugiej nodze. Równie dobrze można wymachiwać nogą przód, tył, też jest to ćwiczenie ładne, stabilizujące. To samo na drugą nogę. Można też kopać. Jest to krok podstawowy rock'n'rolla. Wykonywany w parze i bez muzyki, ten krok może wydawać lekko nudny. Natomiast jeżeli wykonujemy w parze, do tego jest muzyka, duże zaangażowanie emocjonalne, tu już jest zupełnie inna jakość tej rehabilitacji. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No to, proszę Państwa, kolejny etap rehabilitacji, czas na naukę rock'n'rolla. Było chodzenie, było tańczenie, prostych tańców, teraz rock'n'roll. Spróbujemy. I chodzic. Hop, hop. Rehabilitacji sprawia przyjemność? Tak. Tak, czyli taka forma rehabilitacji sprawia przyjemność. Pacjent od razu inaczej się czuje, inaczej chce się rehabilitować i idziemy do przodu cały czas. Zgadza się? No.